Yo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Dżingis, moi drodzy, a to jest oczywiście The Last of Us. No, mam nadzieję, że od tego odcinka już nie będę miał tych kłopotów z dialogami, z głosem w grze, bo troszeczkę tutaj poustawiałem, poszperałem, posprawdzałem, jak to jest i mam nadzieję, że wszystko już wreszcie jest tak, jak powinno być i że nie będziecie narzekać, że dialogi są za ciche, efektów w ogóle nie słychać, tego typu sprawy, bo naprawdę warto jest tą grę po prostu również i usłyszeć. I cóż, jesteśmy przy tej ciężarówce nieszczęsnej, na którą musimy znaleźć jakiś sposób, żeby się tam dostać. Spróbujmy. Nie, o co tu chodzi? I oni płaczą. Wow! Puszczaj mnie! Tym! Jest jeden. Nie przeklinaj, ale walcz! Po co ja tam wlazłem? No, wskaż mu po kłopotach. Jeszcze jeden. Bydlakut! Ło! Ale akcja! No, one se pobiegły gdzieś tam. Fajnie. Dobra, idę szukać teraz. Myślałem, że to normalni ludzie płaczą. Coś tu, a tu... Biegacze mi dopadli. Coś tu znajdziemy... Co tu? O, czekajcie, jest skrzynia. Fajnie. Dobra, zobaczmy. Ktoś mówił, żebym nie przeszukiwał pomieszczeń, bo jeżeli ktoś coś będzie chciał ode mnie, to po prostu się zwróci do mnie o pomoc. No, 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 dawaj, 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 stary. Ale czekaj, jakbyśmy się mogli obrócić i... Obkręcę, obkręcę tą. Dobra, jedziemy. Dobra. Jest, wozimy. Chodźcie, dziewczyny. Udało się nam. Ja tutaj może nie będę jednak przeszukiwał, chociaż to jest silniejsze ode mnie. Ja bym chciał zobaczyć, co tutaj gdzieś leży. Może coś bym tutaj pozbierał, co? Help, help, help i help. Pykał. Dobra, nie. Dobra, koniec wydarzenia, biegniemy. Idziemy dalej. Hop. Do góry, hop. Chodźcie na górę. Oj, teraz będzie właśnie chyba słychać już te dialogi lepsze. Chodźcie, chodźcie, dziewczyny, chodźcie. Możesz się nie rozpychać. Gdzie włazisz, co robisz? No, dobrze. Udało ci się. Dobra, idziemy. Musimy podnieść wejście. Nie jestem pewny, czy dobrze robię, że to podnoszę. Oho, oho. Jak nie słyszysz? Mordę drą. Idą. Wiem. Dobra, właś. Okej, szybko. No teraz mam nadzieję, że nie będziecie narzekali już na efekty dźwiękowe i że macie ich po prostu prawie dość. A nawet ja tutaj jedną rzecz spróbuję. Obrzydliwa. Próbuję, moi drodzy, zrobić. Okej.
Jak się stąd wydostaniemy? Przekonajmy się. Bo jest chyba nawet, powiem wam teraz szczerze, za głośno. No, przynajmniej ona tak myśli. Jak zostałaś wygodna? Musiałaś się znaleźć w nieodpowiednim miejscu. Tak. Ale po co? Zarażenie dopadło mnie w centrum handlowym. To jest zamknięty teren. Jak ty się tam dostałaś? Tam sobie jest osoba. Tak przechodząc. Jeden z tych... O, nie wiem. Biegacz. Jak to wziąć? Gdzie się zbierało? Aha, dobra, mam. Dziwię się, że się nie zastrzeliła. Jest warsztat. Mało brakowało. Mam nadzieję, że nic nie jest. Mówiłam ci. Wszystko będzie dobrze. Co my tu możemy zrobić? Kabury na broń. Pistolet. Szybkość ładowania. Szybkostrzelność. Pojemność magazynku. Rewolwer. Przeładowanie. I szybkostrzelność. To nie za bardzo mnie to interesuje. A kabury na broń? Kabura na drugi pistolet. 75 części, a ja mam... 43. Tego jeszcze nie mamy. Może wiecie co? Tu i pojemność magazynka. Co wy na to? Co? Tyle samo mam? Trzymaj. Aha. Dobra. Szybka strzelność. 20. No dobra, trudno. No i dalej już nie mam nic możliwości. Okej. Okay. Dobrze wygląda. No to fajnie, że dobrze wygląda. Może coś tu jeszcze znajdziemy w tym pomieszczeniu. Jakże bardzo miłym, spokojnym. To już chyba nic nie ma więcej. Dobra, trzeba stąd wychodzić. Podążać dalej, tylko którędy. Tam są drzwi jedyne, którymi możemy stąd wyjść. One będą mówiły, ale ja to i tak muszę poprzeglądać, bo będę zbierał sobie te części, wiecie? O, pełny jestem tutaj, nie mogę wziąć amunicji. Mam drzwi do otwarcia, a te? Te też są do otwarcia, może zobaczmy tu najpierw. Tu coś było? A, tu coś jest, można szufladę sprawdzić. Dobra. Ktoś mi pisał, że tamtych... tych zombiaków, z którymi miałem ostatnio problem wielki, że ich można też dusić. Ja powiem wam szczerze, nie. Nie miałem przycisku takiego, żebym mógł z nimi walczyć właśnie w taki sposób, żebym mógł ich dusić. To powinny być drzwi jeszcze kolejne, tak? Coś dziwnie, zobaczcie. Są te drzwi do tego pomieszczenia, tak chyba. Zgadza się. Dobra, przeszukajmy tutaj teren. Drzwi zabarykadowane jedno. Co tam robisz? Sorry, to ja. Tess? Sorry! Chodź, trzymaj się mnie. Łażę na górę. U. Tam szukasz ty. Dobra, idziemy. Tędy. Zniszczone budynki. Nic nie ma. Idziemy. Jeżdż. O. O, w mordę. No się drapiesz po głowie, umyj się. Co to za miejsce? Niektóre z tych rzeczy mają po kilkaset lat. Serio?
Jak niszczeją. Teraz dopiero widać, że to do niczego nie doprowadza posiadanie jakichś rzeczy, wszystkiego, jak przychodzi jakaś apokalipsa, przychodzi jakiś zaraza, no to są nożyczki. Dobra, to teraz my sobie wyprodukujemy ostrza. Tu zobacz, jaki ubrany. Fajny gościu, nie? Dobra, select. A trzeba przytrzymać, zobaczcie. I mamy jedno ostrze. No to trochę dziwne, że z nożyczek, gdzie są dwa takie ostrza, się produkuje jedno, no. Dobra, uwaga na głowę! Szybko, przechodź, przechodź! No ci, 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 ci. Aha, no tak. Dobra, ja oczywiście drugą Żyję. Stroną. Zaraz do was dołączę! Tess? Uciekaj! Klikacze te. Tędy. Tess. Jak my do nich dołączymy? O, to łażące gnojki. Ja ich nie lubię. O, kolejny. O, skąd tu przylaz? Tu. Nie ruszaj się. No i dopadł mnie, no. No i zaczyna się, właśnie. Rzuć klikacza cegłą lub butelką, aby go ogłuszyć. Bardzo miło. Dobra, rzucaj. Żeśmy wyszli. Tess. To, no właśnie ja sprawdzę, czy to, co żeście mówili, że klikacza można... można udusić. Obracaj się. No nie można, widzicie? Nie ma możliwości ogłuszenia klikacza. Klikacza tylko i wyłącznie możemy ostrzem załatwić. Wychyl delikatnie, aby proszę cię po cichu. Aha, dobra, wszystko jasne. Dobra, wszystko jasne, dobra, no nic. No i teraz ja muszę tak w jakiś sposób... Po cichu sobie będziemy szli, czyli powolutku. Zobaczcie, wychylenie delikatnie. Rączka. Muszę jakoś ich kurde po prostu... Jakoś po prostu, nie wiem, pokonać sprytem, przejściem obok nich. Czekajcie, to jest nie to wyjście w to samo miejsce? Tak. Łażą i łażą, zobaczcie, kolejny tam. No idź. A może faktycznie sprawdzę jeszcze, co tu jest. Karoca. Pełna. Oj, 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 oj. Nie ma mnie. O, tak, od...
Ten z przodu mnie nie widział, ten od tyłu mnie wyczuł normalnie. Aha. Dobra, bez wydurniania idziemy. Nie będziemy przeglądać tych tutaj rzeczy. Woli, zostaw mnie w spokoju. Zabydlęcie. Ładni są. Ten co chodzi w kółko, normalnie jak na spacerniaku w więzieniu. Ich drzwi nie będziemy otwierać, bo wiemy dokąd one prowadzą już. Tu leży cegłówka, która też mi do niczego nie jest potrzebna, bo jestem pełen cegłówek. Już ten odgłosy tego... Mogę drzwi ze sobą zamknąć? Niekoniecznie, coś tu leży na to. Telka. Tess. Co Tess? Co Tess? Co ty wołasz? Krew. Tędy one weszły. Ja naprawdę mam manię sprawdzania wszystkiego po drodze. Nie wiem dlaczego, ale tak w każdej grze jest. Coś tam jest? Po co ja tą szufladę otworzyłem, jak tam nic nie ma? O, nożyczki! Dobra, są nożyczki, to produkujemy kolejne ostrza. No jak nie mogę? To nie mogę. No nie mogę, no. Nie patrzeć, co nie mogę. Szafeczka, może w szafeczce jeszcze coś. Dobra. Dobra, idziemy teraz do tych drzwi tutaj po lewej. Nieźle się skradam, prawda? Aha. Ucaj! Jak ja nie mogę drzwi za sobą zamykać? Wiecie, jestem pełny, ale mogę dzięki temu, że mam już teraz to. To co byśmy stworzyli? Może ten. No jak pełny? A to mogę stworzyć. Dobra. A, bo to jest amunicja. Ja myślałem, że tam jest zupełnie co innego, ale tu coś jeszcze mamy, zobaczcie. Coś się nam świeci, 25. Idę po cichu! Rozglądamy się, co to jest. Gdzie one polazły? Tam łazi ten... Batafian. To jest taki magazyn jakby tylko i wyłącznie. No dobra, dawaj światło, nie denerwuj mnie. Tego tutaj takiego, co by mi się przydało, nie widzę. Tylko, że tam do góry poszły, zobaczcie. Jest wejście jakieś? Nie. Też bym cię chciał test złapać. Był. Ale upierdliwy jest, zobaczcie. Powoli. Wracić na niego. Tam jest jakiś... Tam są drzwi dalej. Tu łazić będzie w kółko, no.
Może przejdźmy, spróbujmy go pokonać tą drogą. No nie przewracaj mi tylko tego, co? Chowajmy się w kącie, miejmy nadzieję, że nie zobaczę. Poszedł, no. No tak, on jak na spacerniaku, zobaczcie, w kółko chodzi. Bardziej mi teraz interesuje ten baranek. No idź, nie zatrzymuj się. Nie, no. Fuck. No i znowu to samo. No ale dobra, już teraz wiem, którędy, no. No muszę go zatłuc, no bo inaczej ja nie będę miał tu... No dobrze, idę tędy, no. To jest ten jedyny, którego muszę załatwić. No, poczekamy na niego. Resztę możemy sobie podarować, chyba że tutaj jeszcze coś znajdę. No właśnie, nie bardzo. Tess. Już jest? Ja krew. A, czyli cofnęło mnie? Więc nie ma. I tu była ta puszka jeszcze. Teczka. No, tu mamy te części do pozbierania. Amunicję mamy pełno. Nie się tutaj rozwalam. Dobra. Twórzmy ostrze. Jak nie mam ostrza? No to fajnie, to jak ja go mam zabić? Świetnie. To było ostrze, na 100% przecież miałem. Nie, żadnego takiego, no to wy. Bez tego mi tu. No to gdzie ja to ostrze zgubiłem? Tess. Wow. Nie, no tu na pewno nie było żadnego ostrza. No to fajnie. Ekstra. Bajer. Tego nie mam co zabijać, bo... Bo nie. I drzwi nie mam co otwierać, będę prowadził tego... do tej sali muzealnej. Ten tu chodzi sobie w kółko. No, miałem to jedno ostrze, no. A ja jestem model. I teraz, aha. Dobra, spróbujemy w niego rzucić i go... głupka ogłuszyć. A? Się rzucę tym? Nie. No nie, no tak tego. Tylko namierzyć.
Czekajmy, będziesz. Aha, dobra. Fajnie, namierzyłem go. Za wszelkich czasów normalnie. Poszedł sobie stąd? No udało mi się go wykiwać chyba. Mam nadzieję. No, no kurde, po prostu Dżingis, musisz zacząć. Nie powiem, myśleć, to w twoim wieku to ciężko będzie. No może... Napierdzielaj to ostro. Drzwi zamknięte, zabarykadowane. One pewnie poszły na górę. Idziemy za nimi. Napierdziela. No, musimy go jakoś załatwić. Podając się do niego. Też się chwycić, prawda? Dobrze. To mi w miarę wychodzi. Boże! Tess! Wow! Nic mi nie jest! Bardziucha jesteś, dziewczyna. Wow, wow, wow! Dawaj! No co jest? Ha? Jak się mam wyswobodzić? Dam radę. Po bólu? Ej! A zagryźli mnie tu, no nie tak powinno być. Dobra, dobra, szybko biegniemy, biegniemy pomagać. Nie no, ugryzł mi! Nie umiesz sama? Ja dwóch rozwaliłem, a ty kurde... Zabierz ze mnie tego sobka! Dobra. Damy radę? Damy. Teraz. Dobrze. Jeszcze jeden. Jak to się było? Obracało się szybko. Pamiętam. Jesteś tu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Ścianka. Pięknie. Jest jeszcze jeden. Już cię pomaga. Raz. Jeszcze dwóch. Dwa, trzy. Raz. Raz, dwa, trzy. Puszczaj. Nie gryź. Wiemy, gry. Wryj, wryj. I... Tak, dobrze. Tak, tak. Tak, dobrze. Jeszcze jeden. Skąd ich ty? No miałeś paść. Dobra. Już, już pomagam, jeszcze pomagam. Dobrze. Gień. O, pięknie. Cholera,
Ła! To było coś. Cholera. Tess. Jak tam? Tess, pogawędź. Tak, w porządku. Dobrze. Tędy. Skąd tu się na dach. Dobra, moment, za chwilę. Czekaj, pogawędźki mamy jeszcze tutaj. A ty, mała? Ty mała? Wszystko okej? Okay? Zdefiniuj okej. Okay. No znaczy, no właśnie. A nerwowe oddechy też się liczą? Dale? Tak, liczą się. No, to wszystko okej. Okay. Wszystko okej. Okay. No to dobrze, to teraz ja oczywiście to zrobię. Przebiegnę się po tej sali, szukając nadziei. Tak, buteleczkę mamy. Dobrze. Nie wiem po co, tu coś może jest. Tu jest pełne już. Cegły. Ale walka wręcz była niezła, wam powiem. Powiem, że... No, niezła, no det jeden mój, det mojej tutaj uleżanki. Ale tak ogólnie rzecz biorąc było okej. Okay. Prawda. Dobra, to co? Na górę, na dach. Na dach, tak? Dach, na dach, tak. Na dach, tak? Na dach, tak? Tędy. Przyjrzyjmy się jeszcze tu. Same cegły. No dziwne, żeby co innego miał. Dobra. Idziemy, wychodzimy na dach. Tu nic nie ma. No idź. Dobra. Wody przeciwpożarowe. Musimy przejść na drugą stronę. Albo coś słyszałem znowu dziwnego. Albo nie wiem, jest. Długo... To nasz budynek. Odsuńcie się. Dobra, odsuńcie się, ale którędy mam to postawić? Chyba tam może bardziej, no. Ale siebie niezły macho. Będę mi się wydał, tak? No kładź. Jest deseczka. Dobra. Tylko uważaj jak idziesz, bo tutaj jest dosyć wysoko. No kurde, nie zawsze się człowiek martwi. To ps. No, ale pewnie i tak zaraz się deska złamie za drugą osobą. Też może nie. I co znalazłeś? Nasza test idzie. Jeszcze nie wiem. Mamy tam dotrzeć. Widok jest ekstra. Chodźcie tędy. Nie było dużo tutaj tych aż hej, moich dedów. Dawaj, dawaj. Jakoś to mi się udało. Jakoś mi się to. Teraz lepiej udaje, wam powiem. To prawie na ten koniec. PlayStation. Jak koniec? Jaki koniec? Prawda mi go szkoda jest z tej pierwszego odcinka, kiedy tą córkę stracił. Coś niesamowitego. Ja wiem, jak to przeszło. I co dalej nas czeka tutaj? Kurde, druty kolczaste, mury, zobaczcie. To już zarobię. Jesteśmy blisko. Chodźcie. Blisko ratusza. Nie zatrzymujmy się, mała. No, dobra. No cóż, moi drodzy, na kolejną część przygód Dżingisa Abdelasowa zapraszam w kolejnym odcinku. Na chwilę obecną to tyle. Dzięki za mówienie serdeczne i osłodziutkie, papa. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, pisania komentarzy. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. I to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Do kolejnego. Yo!